Zanim będziemy kontynuować wczorajszy temat, chciałbym odpowiedzieć na zadane dwa pytania. Ktoś zapytał mnie w kontekście tych lekcji biblijnych, jak zainteresować nimi ludzi. Zapomniałem wczoraj to wspomnieć. Trudno jest, gdy masz ograniczony czas, przejść przez tak wiele materiału. Poprosiliśmy tę organizację Color Press Evangelism, aby pomogli nam w tej pracy. Trudno byłoby nam dowiedzieć się, kto byłby zainteresowany lekcjami biblijnymi. Zatem ta organizacja powiedziała nam dokładnie, ile jest takich domostw w danym rejonie. Mają takie dane odnośnie każdego rejonu w całych USA. Zatem poprosiliśmy ich, aby wysłali zaproszenia pod ten konkretny kod pocztowy, gdzie jest 10 tysięcy domów. I zaznaczyliśmy, aby najpierw rozesłali te zaproszenie do połowy domostw, bo wszystkie naraz to za dużo. Wyślijcie najpierw na adresy w okolicach lotniska, bo tam jest zaledwie 6 tysięcy adresów, ponieważ nie skończyliśmy jeszcze dostarczania materiałów z poprzedniego regionu, z zeszłego roku. Więc to oni udzielali nam informacji, ile adresów pozostało jeszcze i w jakim regionie. Średnio wysyłaliśmy 10 tysięcy zaproszeń rocznie. Czemu 10 tysięcy? Ponieważ moi wyznawcy mówili na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń z poprzednich lat, że nie ma żadnego zainteresowania. Kiedy jednak te spotkania nie były organizowane w kościele, ale materiały były wysyłane do domów, w pierwszym roku mieliśmy 276 osób proszących o lekcje biblijne. To było wręcz nieprawdopodobne. I w ciągu kolejnych lat, aż do zakończenia mojej kadencji, mieliśmy średnią 250 lekcji na rok. Czy słyszeliście o jakimś zborze przeprowadzającym 250 lekcji biblijnych w ciągu roku? To było dużo. Zatem my nie musieliśmy zastanawiać się, gdzie wysyłać te zaproszenia. Ta organizacja zrobiła to za nas. Drugie pytanie brzmiało: od dawna proszę o Ducha Świętego i wciąż Jego nie doświadczam. Powiem o dwóch elementach. Po pierwsze, Ellen White jasno o tym pisze. W rozważaniach pisze na temat otrzymania mocy z wysokości. Duch Święty jest udzielany w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Jeśli prosisz o Niego dla samego faktu posiadania Go, to tak się nie stanie. W kontekście Jezusa pisze, że został udzielony ze względu na Jego służbę i również był udzielany osobom, na które apostołowie nakładali ręce i wysyłali ich do służby. Pisze również, że kiedy chcesz dotrzeć do kogoś, masz modlić się: Panie, namaść mnie swoim duchem, tak abym wiedział, jak docierać do mojego sąsiada. Czyli jest tu konkretny cel. Rozumiecie, o czym mówię? Nie jesteście w stanie dotrzeć do waszego dziecka, sąsiada czy przyjaciela bez mocy Ducha Świętego. Proś zatem: Panie, napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł pomóc tej konkretnej osobie. Albo: Panie, napełnij mnie swoim duchem, abym rozumiał to, co studiuję. Ponieważ rzeczy duchowe mogą być rozstrzygane tylko duchowo. Twój ludzki umysł nie jest w stanie pojąć głębokości Bożego bogactwa. I dlatego potrzebujesz Ducha Świętego, aby to uchwycić. Jest on udzielany według potrzeby, na przykład co do poznania Boga. Czytam Słowo Boże, uczęszczam do kościoła nie dlatego, że tak trzeba albo że tak wypada, ale że pragnę Cię, podobnie jak Mojżesz czy Dawid. Pragnę, Boże, poznawać Twoje drogi, Twoje działania i myśli, to, jakim jesteś. Ponieważ im więcej znasz Boga, tym bardziej Go kochasz i ufasz Mu. Módl się zatem: Panie, napełnij mnie swoim duchem, abym mógł Ciebie poznawać coraz bardziej. Duch Święty udzielany jest według potrzeby. To nie jest na zasadzie życzenia: o, chciałbym otrzymać Ducha Świętego. Musi stać za tym konkretny cel. Chcę Ciebie poznać, Boże, chcę dotrzeć z Tobą do mojego sąsiada. I wtedy możesz liczyć na pomoc Ducha Świętego. Musisz być zdeterminowany, musisz zdawać sobie sprawę, że samemu nie dasz rady. Przejdźmy teraz do prezentacji. Pomódlmy się raz jeszcze. Boże, mamy mało czasu, zatem prosimy, abyś to Ty, poprzez swojego Ducha, pozwolił nam zrozumieć to, co potrzebujemy zrozumieć, abyś mógł użyć nas dla chwały Twojego Królestwa i dla dobra ludzi, za których oddałeś swojego Syna. Proszę, zlej na nas swojego Ducha. Proszę o to w imieniu Jezusa. Amen. Rozmawialiśmy na temat modlitwy i mówiłem wam, że każdy krok od 1 do 10, każdy z nich, nie tylko jeden, był namaszczony dużą ilością modlitwy. Nie ma nawet jednego elementu, który mógłbyś przeprowadzić bez modlitwy. I rozmawialiśmy już na temat ciągłego nauczania i planowania i również na temat sposobu udzielania lekcji biblijnych, a teraz zaangażowanie społeczne. Po 3 miesiącach dostarczania lekcji biblijnych rozpoczęliśmy równolegle z dostarczaniem ich tenże właśnie element. O co w nim chodzi?
Gdybyście zapytali w swojej okolicy, kim są Adwentyści Dnia Siódmego, niektórzy może pomyśleliby, że to jakaś restauracja albo nie wiadomo co. Wiele osób nawet nie wiedziało, że to kościół, kiedy pytaliśmy. Prawie nikt nie wiedział, gdzie znajduje się taki kościół. W co wierzymy? Zupełnie nic. Ponadto, kiedykolwiek wyznawcy przeprowadzali jakąś ewangelizację w przeszłości, pastor baptystyczny powtarzał: oni są źli, ta grupa ma charakter kultowy, nie chodźcie tam, tam jest niebezpiecznie, zjedzą was żywcem albo ugotują. Nie jesteście zatem w stanie dotrzeć do społeczeństwa, dopóki nie zostaniecie przez nich uznani za wartościowych, godnych zaufania i respektu. To, co robiliśmy, to modliliśmy się w tej sprawie, a następnie udaliśmy się do samego burmistrza miasta i zapytaliśmy go, jak możemy być błogosławieństwem, jak możemy pomóc temu miastu. Powiedzieliśmy, że jesteśmy małym kościołem i nie oznacza to, że możemy zrobić wszystko, ale jesteśmy gotowi zaangażować się tam, gdzie możemy. A on od razu odpowiedział: mamy wiele parków, ale są dwa szczególnie piękne i duże i nie mamy funduszy, aby je wysprzątać. Czy moglibyście tym się zająć? Kiedy w przeszłości dzwoniłem w sprawie działania, przyszło 6 osób. Kiedy teraz ogłoszono te prace porządkowe, przyszło 40 osób. Tylko ten pierwszy przypadek miał miejsce w pierwszym miesiącu mojej służby tam. A działania w parku było po 1,5 roku pobytu. W międzyczasie było dużo modlitw i zmiany myślenia. W dniu porządkowania przyjechali w rękawiczkach, z workami na śmieci i dwie osoby w ciężarówkach. Sprzątali i dzielili się ze sobą różnymi przeżyciami. Kiedy w tę i następną niedzielę sprzątaliśmy te parki i skończyliśmy zadanie, podeszli do mnie i powiedzieli: to była niezła zabawa. Kiedy możemy to powtórzyć? Ludzie lubią być przydatni i uczynić jakąś widoczną zmianę. Kiedy nie macie żadnych projektów, kościół jest martwy. Ale kiedy regularnie, co jakiś czas, zaangażujesz się, aby być błogosławieństwem dla innych, to sam jesteś ubłogosławiony. Zaangażowanie społeczne. Celem jest uczynienie różnicy w twojej okolicy, aby okolica zaczęła ci ufać i słuchać tego, co masz do powiedzenia. Kiedy skończyliśmy sprzątanie parków, udaliśmy się znów do burmistrza. Powiedział nam wtedy, jeśli dobrze pamiętam, o domach komunalnych. Jest tam wiele osób starszych, chorych i biednych i nie radzą sobie ze sprzątaniem tych mieszkań i wokoło nich. Nakładamy grzywny, ale to nic nie daje. Czy możecie im pomóc? Podzieliliśmy zatem wyznawców na grupki według umiejętności. Koszenie trawników, drobne naprawy, malowanie i pojechali do tych mieszkańców. Zatem malowaliśmy, kosiliśmy trawniki i zbieraliśmy śmieci. Ludzie wychodzili i pytali, ile się należy. Nic, nie trzeba płacić. Kim jesteście? Należymy do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Czy chcecie, abyśmy się przyłączyli do waszego kościoła? Nie, nie, nie przychodźcie. Ludzie są przekorni. Jak im powiesz przyjść, to odmawiają i odwrotnie. Zawsze chcą tego, czego im zabraniasz. Kiedy ludzie mają kręcone włosy, chcą mieć proste i odwrotnie. Ludzie chcą tego, czego nie mają. Więc odpowiadałem i mówiłem innym, żeby mówili nie. Czy chcesz, abyśmy się dołączyli do waszego kościoła z powodu pomalowanego domu? Nie, nie chcemy. Czemu nie? Ponieważ musisz kochać Jezusa. Ale ja kocham Jezusa. Ale ty musisz być przekonany do tego, inaczej sprawisz wiele problemów. Ależ nie będzie żadnych problemów. Zatem zrobiliśmy, co do nas należało i pomodliliśmy się z nimi. Większość z tych rodzin powiedziała nam: nigdy nikt czegoś takiego dla nas nie zrobił. Wy jesteście inni. Pokazaliście Chrystusa, prawdziwego Chrystusa. Następnie odwiedziliśmy 11 szpitali w mieście i wręczaliśmy pielęgniarkom kwiaty i ciasteczka. I zapytaliśmy ich o pacjentów, których nikt nie odwiedza. A następnie udaliśmy się do tych pacjentów i modliliśmy się za nich. Modliliśmy się również za pielęgniarki, a potem udaliśmy się do domów pomocy społecznej i tam też modliliśmy się za pracowników i pensjonariuszy. A następnie poszliśmy, słuchajcie uważnie, na komendę miejskiej policji i zaprosiliśmy wszystkich policjantów na niedzielny poranek do kościoła. Czy chcecie nam udzielić specjalnego kazania reprymendy w związku z ostatnią strzelaniną? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Na poczęstunek i modlitwę. Komendant był zdziwiony.
Ludzie nas nienawidzą, a wy chcecie modlić się za nas? Właśnie tak. Chcemy podziękować za waszą służbę i obdarować was obfitym posiłkiem. Chcemy modlić się o wasze bezpieczeństwo i ochronę, a potem możecie iść do domów. Nie będzie kazania ani lekcji biblijnych. Po prostu posiłek i modlitwa o ochronę. Oczywiście nie wszyscy przyszli. Niektórzy zostali w domu, inni mieli służbę na ulicy, lecz ci, którzy przyszli, dostali posiłek, modlitwę o błogosławieństwo i ochronę oraz życzenia. A w poniedziałek rano udaliśmy się do wszystkich lokalnych komisariatów, około 21. Wzięliśmy ze sobą niezdrowe ciasteczka ze sklepu i niezdrową orężadę. Oraz napisane podziękowania dla tych policjantów, którzy nie byli na poczęstunku. Chcemy, abyście wiedzieli, że się o was modlimy i jesteśmy wdzięczni za waszą służbę. Kochamy was i cenimy. Niech Bóg was ochrania i błogosławi. Nie uwierzycie, jaki miało to wpływ. Mówiono o tym nawet w wiadomościach. Kościół Adwentystów modli się za policję. I zgadnijcie, co zrobiliśmy w następną niedzielę. Spotkaliśmy się z szefem straży pożarnej i zaprosiliśmy do siebie strażaków. Przyjechali wozem strażackim. Zleciały się wszystkie dzieci z kościoła. Otoczyły strażyków i zapytały, czy możemy zrobić sobie wspólne zdjęcie? To było cudowne przeżycie. Potem mieliśmy wspólny posiłek, modlitwę o błogosławieństwo i ochronę. Podziękowaliśmy za ich pracę i wszyscy się rozjechali. A w poniedziałek odwiedziliśmy jednostki straży pożarnej. I jak zawsze wzięliśmy niezdrowe ciasteczka i napoje, i podziękowania na piśmie, i modliliśmy się za tych, którzy nie mogli przyjść. Całe miasto zaczęło mówić na temat adwentystów. Adwentyści porządkują miejskie parki, adwentyści modlą się o strażaków, adwentyści odwiedzają szpitale. Teraz żaden baptystyczny pastor nie mógł powiedzieć o nas, że jesteśmy źli, ponieważ to najlepszy kościół w mieście. Wszędzie było nas słychać, w telewizji i w gazetach. I robiliśmy takie akcje co niedziela, przez 3 miesiące. Aż całe miasto było nami przesiąknięte. Wtedy rozpoczęliśmy kolejny krok. I raz jeszcze powtarzam, dużo modlitwy przed zaangażowaniem społecznym, dużo modlitwy przed każdym wydarzeniem, pełno modlitwy po każdym wyjściu. A kiedy rozpoczęliśmy seminaria tematyczne, wciąż kontynuowaliśmy pracę z lekcjami biblijnymi. Nadal kontynuowaliśmy zaangażowanie społeczne, ale już nie z taką cotygodniową częstotliwością. Jedno takie wydarzenie na miesiąc. Zwolniliśmy tempo i utrzymywaliśmy je na podobnym poziomie. Jedno wydarzenie w ciągu miesiąca lub raz na 2 miesiące. Po tym, jak zostaliśmy zauważeni w mieście, nadal robiliśmy coś dla miasta, ale już nie tak intensywnie. Następnie rozpoczęliśmy seminaria na terenie kościoła, ale nie w soboty, żeby ludzie nie mówili, aha, adwentyści mają swoją agendę. Szkoła gotowania w czwartki wieczorem. Szkoła dla diabetyków we wtorki wieczorem. W następny czwartek seminarium rzucania palenia. Razem przeprowadziliśmy 16 seminariów tematycznych na temat, co dzieje się z duszą po śmierci, jak radzić sobie z nałogami, rodzicielstwo, jak zdrowo gotować. Celem nie było jednak, jak przygotowywać tofu, albo jak przygotować rumuńskie zrazy kapuściane. Słuchajcie teraz uważnie. Ludzie nie czują się komfortowo, aby udawać się do czyjegoś kościoła. Celem było, aby oswoili się z naszym kościołem. Jak ich zapraszaliście? Mieliśmy ankietę z wypisanymi 16 rodzajami seminariów i miejsce puste na inne. I kiedy dostarczaliśmy im lekcje biblijne, wspomnieliśmy, że będziemy również prowadzić seminaria tematyczne, w których z nich byłabyś zainteresowana. A jeśli masz na myśli coś, co nie jest na liście, wpisz pod innymi. No i zaznaczali, co ich interesuje. A potem dowiedzieli się, że te seminaria będą we wtorki, a tamte w czwartki. Tak to właśnie przeprowadziliśmy. W trakcie lekcji biblijnych informowaliśmy ich o seminariach. Mieliśmy dużo uczestników, wielu zainteresowanych szkołą gotowania. Będziemy nie tylko przedstawiać przepisy, ale będzie również degustacja. Ludzie byli zadowoleni z tego. Naszym celem było oswojenie tych osób z budynkiem kościelnym oraz z samymi wiernymi. Na każdym seminarium mieliśmy jakieś lekkie przekąski. Herbatniki i talarki jabłkowe. Lekkie i super proste jedzenie. Ponieważ podczas jedzenia ludzie ze sobą rozmawiają. I daliśmy naszym wiernym przykaz. Żadnego głoszenia lekcji biblijnych ani poruszania doktryn.
Po prostu słuchaj ich, módl się i kochaj ich. Nic poza tym. Będą słuchaczami i będą się za nich modlić. Miało to być stałe działanie, nie raz, ani dwa. Mieli tylko o tym się zajmować. Rezultat był taki, że osoby te nieustannie mówiły: to najbardziej przyjacielski kościół, z jakim mieliśmy do czynienia. To najlepszy kościół, najbardziej miły. Im na nas zależy. To dobrzy ludzie. Ludzie pokochali nasz kościół. Pamiętam pewne małżeństwo. Starsza para. Byli właścicielami sklepu. Wszyscy w ich rodzinie to zagorzali katolicy. Ich syn był księdzem. Naprawdę poświęceni katolicy. Przyszli z powodu szkoły gotowania. Temat dotyczył chyba kwestii cholesterolu. Nikogo nie zatrudnialiśmy do prowadzenia tych seminariów. Porozmawialiśmy z naszymi wyznawcami i oni się tym zajęli. Naszym celem nie było mieć zawodowego prowadzącego, ale żeby oswoić ludzi z naszym kościołem. I to starsze małżeństwo powiedziało potem: przyszliśmy tutaj ze względu na zdrowie i jesteśmy w szoku. Nigdy nie widzieliśmy tak przyjacielskiego kościoła. Wy naprawdę jesteście szczerymi chrześcijanami. My jesteśmy katolikami. U nas nikt nie jest tak przyjacielski, nikt się za nas nie modli. I mówił wiele tego typu komentarzy. Kiedy skończyły się te seminaria, powiedzieli: chcemy też zostać adwentystami. Co prawda cała nasza rodzina będzie wściekła na nas, ale wtedy im powiemy: lepiej pokutujcie. Nie róbcie tego. Pozwólcie, że powiem wam, co i jak robić. Ale ci ludzie byli zachwyceni. Żeby to Bóg dzwonił do ciebie. Nie, żartuję tylko. Słuchajcie uważnie. Mieliśmy seminaria tematyczne, aby oswoić ludzi z naszym kościołem, tak aby czuli się jak w domu. Kiedy przychodzili do nas, czuli się zrelaksowani. Znamy to miejsce. Bywaliśmy tu już dziesiątki razy. Znamy tu ludzi, rozmawiamy z nimi, rozmawiamy o naszych rodzinach, oni modlą się za nas. Nie mieli problemu odwiedzać kościoła. Zatem 3 miesiące lekcji biblijnych. Wszystko razem trwało 8 do 9 miesięcy. Po pierwszych 3 miesiącach miało miejsce zaangażowanie społeczne. Przez kolejne 3 miesiące to daje nam już 6 miesięcy. W czasie, gdy wciąż trwały lekcje biblijne, zaczęliśmy 3-miesięczny cykl seminariów tematycznych. Ile to już czasu? Wszystko razem? 9 miesięcy. Czas na narodziny dziecka. A zatem po 9 miesiącach uczestnicy przeczytali materiały biblijne, obejrzeli lekcje biblijne, byli już zapoznani z naszym kościołem. Całe miasto nas kochało. Ludzie odwiedzili już kościół kilkadziesiąt razy podczas seminariów. To była prawdziwa ewangelizacja. Kiedy planowaliśmy, wierni mówili mi, że nikt nie przyjdzie. To podczas tych spotkań przyszło do nas 465 osób. Słyszeliście to? Nie możecie zrywać pomidorów, jeśli najpierw ich nie zasadziliście. Jeśli ich nie zasadziliście, nie podlewaliście, nie oczyszczaliście z chwastów i nie spulchnialiście gleby. Nie ma mowy o zbiorach. Chcielibyśmy mieć rezultaty z ewangelizacji, ale nie pracowaliśmy z pobliską społecznością, nie angażowaliśmy kościoła, nie odrobiliśmy pracy domowej. Ewangelizacja nie polega na tym, że przez 30 dni będziesz omawiać doktryny. Ewangelizacja to sposób, w jaki żyjesz. To dotyczy każdego jednego elementu i nie możesz wyeliminować któregokolwiek z nich i oczekiwać rezultatów. To wymaga wiele modlitwy i mnóstwa pracy. Zaangażowanie. Za każdym razem, gdy realizowaliśmy jeden z tych elementów, po pierwsze, zaczynaliśmy od modlitwy na wiele dni wcześniej. Mieliśmy też grupę modlitewną, która podczas seminariów tematycznych była obecna w oddzielnym pokoju i modliła się o Ducha Świętego, aby oddziaływał na uczestników. Modlitwa otaczała każde wydarzenie. Nasi wyznawcy powiedzieli mi potem, że nigdy w swoim dotychczasowym życiu nie mieli tyle modlitwy, co tutaj podczas jednego miesiąca. To o czym świadczy. A osoby, które odwiedzały nasz kościół, mówiły, że jeszcze nigdzie nie widziały takiej ilości modlitwy jak u nas. To też o czym świadczy. A potem mieliśmy ewangelizację. Byliśmy niesłychanie zorganizowani. Przed rozpoczęciem tych działań mieliśmy 40 dni modlitwy. Między 6 i 7 rano modliliśmy się, niektórzy przez telefony.
I nie każdy modlił się całą godzinę. Ponieważ ludzie mieli pracę i rodzinę, przychodzili do zboru na przykład na 10 minut. Zatem jedni po tym czasie wychodzili, a inni przychodzili. Każdy według swojego harmonogramu dnia. Ale jednorazowo na miejscu i przez telefon mieliśmy 60 do 80 osób w ciągu tej godziny. I każdego dnia modliliśmy się bardzo konkretnie. Dzisiaj modlimy się za prelegenta, jutro modlimy się za grających, pojutrze w kwestii miejsc parkingowych, pojutrze w kwestii punktu rejestracji uczestników, kolejnego dnia za programem dziecięcym. Mieliśmy to wszystko rozpisane. Daliśmy osobom grafik i w ciągu każdego waszego dnia modlcie się w tych kwestiach. I byliśmy zjednoczeni co do celu, gdzie dwóch lub trzech modli się jednomyślnie. Zatem każdy był skupiony na modleniu się o Bożą pomoc i przewodnictwo. 40 dni takiej modlitwy. A gdy przeszliśmy przez całą tę listę, zaczynaliśmy ją od początku. I modliliśmy się o każdy szczegół, nawet o nasz kościelny parking, ażeby nic złego się tam nie wydarzyło. Żeby nikt nie złamał tam sobie nogi, nie było żadnej stłuczki. Modliliśmy się o Bożą ochronę i o obecność Ducha Świętego. I nie tylko modliliśmy się najpierw przez 40 dni, ale kiedy rozpoczynaliśmy tę ewangelizację, modliliśmy się przez kolejne 30 dni. Modliliśmy się każdego poranka w trakcie trwania już ewangelizacji. Ile dni modlitwy do tej pory? 70 dni. Słyszeliście o zborze modlącym się przez 70 dni? A kiedy zakończyliśmy jeden etap, modliliśmy się przez kolejne 10 dni o Bożą mądrość, jak dalej to prowadzić. Ile dni modlitwy mamy dotąd? 80 dni. I wiecie, co zbór mi powiedział? Zamiast, o, mamy już dosyć tej modlitwy. Czy możemy tak funkcjonować na co dzień i nie przestawać? 80 dni modlitwy podczas ewangelizacji. Ludzie byli wyznaczeni do każdego zadania, a w samym miejscu spotkań mieliśmy wyznaczonych opiekunów rzędów. Do każdego rzędu siedzisk wyznaczony był opiekun. Jakie było jego zadanie? Najczęściej odwiedzający siadają w tym samym miejscu. Jesteśmy pełni nawyków. Opiekun rzędu uczył się na pamięć imion tych uczestników. Znał również imiona członków rodziny oraz ich problemy. I każdego wieczoru modliliśmy się za nich. To po pierwsze, za ich rodziny, ich potrzeby, w sprawie ich cukrzycy, utraty pracy, czegokolwiek innego. Po drugie, był odpowiedzialny za dostarczanie im materiałów drukowanych do każdego wykładu. Po trzecie, dzwonił pytając, jak się masz, czy dzisiaj przyjdziesz, czy potrzebujesz podwiezienia, czy coś potrzebujesz, o co chcesz, aby się modlić. Bycie w stałym kontakcie, ale nie za często, ale też nie za mało, z wyczuciem. Obserwujesz, jak ludzie reagują na to i respektujesz to. Zatem opiekun rzędu adoptował cały rząd i troszczył się o jego uczestników. Ponieważ uczestnicy, i załóżmy, że to jest jeden taki rząd, ci ludzie nie znają siebie nawzajem, ale jeśli jest jedna osoba, która zna ich wszystkich, wtedy mają kogoś, z kim mogą porozmawiać. Każdego wieczoru omawialiśmy dwa tematy. Albo jeden, jeśli temat był bardzo obszerny. Ale zawsze w połowie mieliśmy przerwę. I kiedy temat był najbardziej interesujący, robiliśmy przerwę. Zupełnie jak z reklamami podczas filmu. I co dalej? Ale to po przerwie. Teraz mała przekąska. Wszyscy wychodzili na korytarz, gdzie znajdowały się drobne przekąski. Po co? Aby ludzie mieli okazję porozmawiać ze sobą. I wtedy wkraczali opiekunowie rzędu, którzy przedstawiali ich sobie nawzajem. I nie przedstawiliśmy się jako starsi zboru czy diakoni, po prostu z imienia. Witaj, jak się masz? Pozwól, że pomodlę się za ciebie. Czy smakują ci przekąski? Może chcesz gałkę lodów? Mieliśmy pewną siostrę, która agitowała, nie dawajcie im lodów, to grzech. Wtedy przedzierałem się tam i mówiłem, ja poproszę jedną gałkę. Nie zachęcam do niezdrowego jedzenia, ale kiedy macie nowych gości, nie przeginajcie. Ponieważ jedzenie lodów czy nie jedzenie ich nie zbawia cię. Liczy się twoja relacja z Bogiem. Zatem nie namawiam do złego, ale zwracam uwagę, aby zdać sobie sprawę, z jakimi osobami macie do czynienia i posuwać się krok po kroku. Wracając jednak do opiekunów. Ich zadaniem było nawiązywanie relacji, jak również mieli przykazane, aby modlić się za nich i słuchać ich, ale nie nauczać. Żadnego insynuowania rzeczy, upominania, po prostu kochać ich.
Pamiętam pewnego prawnika, który podszedł do mnie. Przychodzę tutaj ze względu na szkołę gotowania i nie próbujcie mnie tu ochrzcić. Nawet jeśli będziesz o to błagać, nie zrobię tego, bo jesteś prawnikiem. Co takiego? Zapytał. Żartuję tylko. Jesteś szalony. Tak, inni też tak twierdzą. Co do tego nie ma wątpliwości. Lubię taki być, bo uchodzą mi wtedy różne rzeczy. Zaczął się wtedy śmiać i powiedział, powinieneś być prawnikiem, ależ ja jestem nim. Co? No tak. No to porozmawiajmy. No dobrze. Powiedziałeś, że nie chcesz, abym się ochrzcił. Dokładnie tak. Nie chcę tego. Ale czemu? Narobisz samych problemów w kościele. Jesteś przecież prawnikiem. Chcę, żebyś się nawrócił, a nie ochrzcił, więc trzymaj się z daleka. Ale ja nie chcę być tu ochrzczony. Nie wierzę w to, co nauczacie. No, to wspaniale. A czemu zatem przychodzisz? Zostań w domu. Co takiego? Jesteś pierwszym pastorem, który mi coś takiego powiedział. Chciałbyś, abym tak myślał i nic nie mówił? Zaczął wtedy kiwać głową. Przychodzę tutaj ze względu na szkołę gotowania. To super, życzę powodzenia i zacząłem odchodzić. Nie, nie, poczekaj, chcę z tobą pogadać. No dobrze. Powracam tutaj i jestem ciekawy, co masz do powiedzenia. Tylko nie mów mi, że mam się ochrzcić. Wyjdę wtedy i stwierdzę, że jesteś taki sam jak pozostali. Nie martw się o to. Nie ja cię będę błagać, ale ty mnie. W przedostatni wieczór podszedł i pyta, czy nie jest za późno, abym mógł zostać ochrzczony? Tak, jest za późno, przykro mi. Ale proszę! Nie, nie, tylko żartuję. Nie jest za późno, chodź tutaj. Po prostu kocham ten kościół, powiedział. Jest tu wesoło, ale jesteście duchowi. Troszczycie się i modlicie się za nami, ale nie przekraczacie granic. Szanujecie ludzką wolność. Kocham was. I dlatego właśnie mogę cię teraz ochrzcić, bo kochasz w to, co wierzysz. Kochasz Kościół, czy kochasz Jezusa? To i to. To wspaniale, odpowiedziałem. Powinieneś kochać Boga i ludzi. Jesteś okej. Ludzie sami chcieli być ochrzczeni. Myśmy ich do tego nie przymuszali. Ludzie sami chcieli wskakiwać do wody. Jednej osobie powiedziałem tuż przed, jeśli nie będziesz pokutować, przytrzymam cię nieco pod wodą. Zaśmiał się wtedy. Cieszyliśmy się przy tym wszystkim. Ale było to wszystko również duchowe. To była ewangelizacja. Doświadczyłem jeszcze czegoś innego. Kiedy pewien ewangelista przemawiał i przeprowadzał ten sam materiał, co my, ale w sąsiednim mieście, my doświadczyliśmy wielu chrztów, ale tam ani jednego. Ten pastor przyjechał do mnie i zapytał, co za temat omawiałeś, że był taki skuteczny? Przecież przerabialiśmy dokładnie te same tematy, co wy. Używaliśmy tych samych slajdów. On znał te materiały na pamięć. To było toczka w toczkę to samo. Jak to jest, że ty ochrzciłeś tyle, a ja żadnej osoby? Zapytałem go wtedy, a ile lekcji biblijnych udzieliłeś? No, żadnych. A co zrobiłeś dla lokalnej społeczności? Nic. A ile seminariów tematycznych? Żadnego. Ile dni modliliście się przed tym? No, 30 minut przed programem. My spędziliśmy 80 dni na modlitwie. Rozumiecie? Tu nie chodzi o mówcę. Mówca jest ważny, ale to nie o niego tu chodzi. Wszystko to, o czym tu mówiliśmy, jest bardzo ważne. Pozwólcie, że zajmę wam jeszcze chwilkę. Rozumiem, że jest wiele osób, które słuchając tych wykładów są niezmiernie poruszone i zarazem podniecone, chcąc przeżywać podobne doświadczenia w swoich zborach. Chciałbym jednak uczulić tak samo siebie, jak i was, aby te działania nie stały się rutyną. To nie jest program działania na zasadzie zrób dokładnie tak, jak usłyszałeś od punktu 1 do 10 i wykonuj każdy jeden element według podanego wzoru. To nie matematyka, a ludzie to nie roboty. Tu nie chodzi o zwiększanie liczby adwentystów w zborach, ale o zapoznanie ludzi z Chrystusem. Pytanie jednak jest takie. Czy osobiście znam Jezusa? Czy rozumiem, że On mnie kocha i kocha też moją żonę, mojego męża, moje dziecko, mojego sąsiada, a również mojego wroga? Jeśli postrzegamy ludzi jako naszych przeciwników, jako kogoś, kto zagraża naszemu istnieniu, mojemu światopoglądowi, to choćbyś nie wiem jak udawał i starał się to robić nawet przez 9 miesięcy, to i tak prędzej czy później okaże się, czy naprawdę kochasz tych ludzi, czy było to jednak tylko udawane? Zatem zanim podejmiecie jakiekolwiek plany ewangelizacyjne, na mniejszą czy większą skalę, proszę spędź odpowiednią ilość czasu na osobistej modlitwie i poznawaniu Jezusa.
a potem na wspólnej modlitwie zborowej z tymi, którzy również zostaną pobudzeni przez Ducha Świętego do działania. Módlmy się za siebie nawzajem i o ludzi, do których chcemy docierać. Pamiętacie Bożą obietnicę, że jeśli oni nie powiedzą, to kamienie mówić będą? Ale nie chodzi tu o to, aby mówić cokolwiek. Ludzie muszą zobaczyć w nas Jezusa i Jego miłość. Nie wiem jak wy, ale ja mam problem z kochaniem ludzi. Łatwo jest mi z kimś jednorazowo porozmawiać, wyjaśnić trudne teksty biblijne czy poprowadzić jakiś wykład. Ale mam problem, żeby być przy nich na co dzień, troszczyć się o nich, angażować się w pomoc, kiedy tego potrzebują, być dla nich przyjacielem. Odpowiedz sobie na pytanie, czy masz czas dla tych ludzi, albo czy chciałbyś znaleźć ten czas. Jeśli nie, to daj sobie spokój z tym programem. Zacznij od osobistej modlitwy za siebie samego. Proś Boga, żeby napełnił cię taką miłością, jaką On ma w stosunku do ciebie samego i do innych. Aby dał ci tyle wyrozumiałości i współczucia, jakie sam Bóg okazuje w stosunku do ciebie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i borykamy się z różnymi problemami. Ani ja, ani ty nie jesteśmy lepsi od innych. Na koniec zachęcam cię do wysłuchania audiobooka Roberta Wielanda pod tytułem Dobra nowina jest o wiele lepsza niż moglibyśmy przypuszczać. Link znajdziesz pod wykładem. Każdy z nas potrzebuje zrozumieć, jak dobra jest dobra nowina, aby zrozumieć, czym ona jest i że dotyczy każdego człowieka na planecie Ziemia. A kiedy pojawi się w nas wdzięczność za to, co uczynił dla nas Chrystus i jak bardzo nas kocha, nie będziemy mieć problemu z pokazaniem tego w naturalny sposób innym. Problemem jest jednak to, kiedy pozostanie to tylko na poziomie wiedzy, a nie stanie się osobistym przeżyciem. Zatem mamy o co się modlić. Życzę powodzenia i pozdrawiam serdecznie.